Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam na kolejnym Studium Biblii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, zborze w Podkowie Leśnej. Nasze dzisiejsze studium będzie zatytułowane Nasze profetyczne przesłanie. Wraz ze mną w studiu są Maksymilian, Mieczysław, Łukasz i Dawid. Z racji tego, że chcemy otwierać Słowo Boże, będziemy prosić naszego Boga o specjalne błogosławieństwo w modlitwie. Bardzo proszę. Niebiański Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że możemy teraz skupić się wokół Słowa Twego. Otwórz nam nasze oczy i nasz umysł, abyśmy mogli zrozumieć to, co przez Niego chcesz nam przekazać. Pobłogosław nas studiujących tutaj, a także wszystkich widzów. Tę prośbę składam w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dzisiaj dalszy ciąg lekcji dotyczących studium dotyczącego świątyni. Będziemy studiować przede wszystkim Księgę Daniela i Księgę Objawienia. Drodzy, takie pierwsze pytanie, które chciałem wam zadać, to w wersecie 7, 14 rozdziału występuje takie stwierdzenie: bójcie się Boga. Tak? Cały werset brzmi: bójcie się Boga, oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morza i źródła wód. Drodzy, co to znaczy bać się Boga? Co autor, co tutaj ten tekst ma na myśli? No, bać się Boga może mieć kilka znaczeń. Wiadomo, że strach nie jest rzeczą pozytywną. Generalnie człowiek strachu nie lubi. Ale jak Pan Bóg mówi o strachu albo o tym, żeby się bać, to mówi zawsze na pewno w kontekście szacunku albo honoru. No bo jeżeli się kogoś szanuje, to też się kogoś słucha. Nie bierze się na usta jego imienia przy byle sytuacji, prawda? I wydaje się, że to wezwanie z 7 wiersza 14 rozdziału Księgi Objawienia jest takim wezwaniem, aby Boga szanować. Ale jeszcze jedno, bo inna rzecz mówi też o tym, i tutaj jest też napisane, że nadeszła godzina Jego sądu. Ten wiersz mówi: bójcie się także z innego powodu, bo dzisiaj jest czas łaski. Dzisiaj wszyscy możecie otrzymać jeszcze przebaczenie. Ono jest dla was dostępne. Ale nastał czas sądu, a więc wasze uczynki, wszystko to, o czym myślicie, rzeczy ukryte, wszystko to, co mówicie, co czynicie, wszystko to jest jakby przedmiotem tego sądu. A więc mówi, jak jest sąd, to jest też i wyrok. A więc jest to wezwanie, aby tego Boga uszanować i posłuchać. Boga stworzenia, Boga zbawienia. Takim, jakim On się przedstawia w Piśmie Świętym, jako Bóg mocny, Bóg stworzyciel i Bóg zbawiciel. Dziękuję bardzo. W przypowieści Salomona jest tekst, który dosłownie o tym mówi. To jest rozdział 8, 13, 14 wiersz. Bać się Pana znaczy nienawidzieć zła. Nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. U mnie jest rada i zdrowy rozsądek. Mam rozum, mam także moc. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A może przejdźmy do sedna naszej lekcji dzisiejszej, to tak gwoli wstępu. Chciałem zapytać, w rozdziale 10 widzimy, tam jest wizja, jest tam anioł, którego widzi Jan. Anioła tego zidentyfikujemy jako Chrystus, co zresztą znajduje potwierdzenie w innych wersetach z Księgi Daniela i z Księgi Objawienia. I tam jest werset 11. I w wersecie 11 napisane jest: i powiedziano mi, musisz znowu prorokować o wielu ludach i narodach i językach,
i królach. Co oznacza słowo musisz znowu prorokować? Proroctwa to sprawa przede wszystkim czasów starotestamentalnych, gdzie występowali specjalnie powołani przez Pana Boga posłańcy, którzy przynosili pewne wiadomości ludowi Bożemu. I dla czytelnika tamtych czasów, tego przesłania z Apokalipsy było zrozumiane jedynie w kontekście Starego Testamentu. W związku z tym, jeżeli było jakieś proroctwo w przeszłości, to nie oznacza, że to wystarczy. Trzeba prorokować się dalej. Niekoniecznie to proroctwo musi być w formie spisanej, dlatego że byli w starożytności prorocy wysłani do ludu Bożego, którzy niekoniecznie przekazywali swoje poselstwo w formie spisanej, czynili to ustnie, byli pewnymi wychowawcami, kaznodziejami tamtego czasu, reformatorami tamtego kościoła. Więc w tym sensie musisz prorokować nie oznacza, że musimy się czekać na jakieś jeszcze nowe proroctwo, jakieś jeszcze nowe objawienie, jakieś jeszcze nowe, dodatkowe księgi objawione przez Pana Boga. Ale trzeba przekazywać to, co w tym słowie już zostało zawarte. Dziękuję. Myślę, że to jest znakomity wstęp do tego, o czym będziemy mówić. Mieczysław, proszę bardzo. Tak, właśnie to jest bardzo ciekawa dyskusja, którą możemy tutaj dalej poprowadzić, ale ten tekst, który tutaj Max w jakimś stopniu omawiał, on jest w kontekście. Bo dlaczego mówi, no musisz znowu prorokować? Tak. To znaczy, że co? No to proroctwo, które do tej pory było chybione, niewłaściwe, miały jakieś znaki, powiedzmy, nietrafione, coś nie tak było, że mam znowu prorokować, a może było wszystko w porządku, że był pewien czas, w którym prorokowaliśmy, ale potem to się jakby zerwało i teraz znowu musimy prorokować. Także tutaj ten cały 10 rozdział jest bardzo istotny i kwestia chyba ta jest taka, w której powinniśmy tutaj ją rozważyć. Moglibyśmy coś o kontekście więcej powiedzieć, w jakim to jest wypowiedziane? No, kontekst jest niezwykle ciekawy, bo księga objawienia, jeśli ją się rozumie historycznie, prawda, to ona czas pokazuje dosyć precyzyjnie. Możemy to mniej więcej umiejscowić jako okres, tak powiedzmy, końca XVIII wieku, początku XIX wieku. I ciekawe jest to, że ta sama symbolika, która się pojawia tutaj w tym 10 rozdziale Księgi Objawienia, pojawia się także w Księdze Daniela, szczególnie tam w 12 rozdziale na końcu. Między innymi 7 wiersz pokazuje tak tą samą postać z podniesioną ręką, prawda? I Daniel, który otrzymał wizję od Boga, zapowiedź przyszłości. Księga Daniela mówi o wielu, jak wiadomo, proroctwach dotyczących przyszłości. Usłyszał słowa, ale ty to zapieczętuj. I tutaj czytamy właśnie w tym rozdziale, kiedy to w tym okresie, który ma związek z co najmniej dwoma, a właściwie to nawet ze wszystkimi praktycznie okresami, o których Daniel mówi, prorokuje, prawda, bo i 1260 lat, i 1290, potem mamy 1300, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. 2300, nie będziemy ich wszystkich omawiać. W każdym razie pokazuje, że w tym czasie ma się coś stać. I ten anioł, a właściwie można powiedzieć, że to jest Chrystus po symbolice, jak tutaj już wspominałeś, stoi z tą książeczką tym razem otwartą, odpieczętowaną i mówi weź i ją zjedz. Czym jest ta książeczka? Tak, jest to, możemy po kontekście zrozumieć, że jest to tak jakby odpieczętowana tajemnica proroctwa właśnie tego okresu, czyli kończy się okres 1260 lat, kończy się okres 2300 lat przede wszystkim, bo ten był w tym miejscu chyba najważniejszy. I jest to odpieczętowane, czyli zrozumienie tego nastał czas
I Chrystus mówi i pokazuje, abyście to zrozumieli. I tylko jeszcze dodam na koniec jedną rzecz, to spożywanie książeczki ma też niezwykle głębokie znaczenie, jeżeli chodzi o 11 wiersz. Mhm. Bo to nie pierwszy raz pojawia się czy też zwój, czy też księga w Biblii, którą anioł w dziwny sposób, czy też Chrystus prosi, aby prorok ją spożył. Prawda? To się wydaje nieco dziwne, ale sens tego jest o tyle głęboki, że jak się coś spożywa, no to organizm, który jest bardzo mądry, z naszego pokarmu wyciąga wszystko po kolei i potem to wprowadza w krwioobieg i to się potem staje częścią nas. I to tak jakby w tym miejscu chciał Chrystus powiedzieć, spożyj to proroctwo, czyli ono jest otwarte, zjedz je, niech ono się stanie częścią twojego ja, abyś od tej pory mógł z wielką mocą o nim prorokować. Czy możemy się zgodzić, że musisz znowu prorokować, znaczy, że mamy mówić o czymś, tak? Coś ma być znowu przekazywane. Co dokładnie ma być przekazywane? Co mieli głosić ci ludzie, do których to wezwanie musisz znowu prorokować jest skierowane? Możemy to zrozumieć w kontekście śmierci Chrystusa. Mhm. Pan Jezus jakby przepowiadał im przyszłość. Mhm. Bo jednym z funkcji prorokowania jest przepowiadanie przyszłości. Oczywiście prorocy w czasach tych starotestamentalnych przyszłość przepowiadali przy pomocy pewnych ilustracji. Czy to ilustracji słownej, czy nawet swojego zachowania. Mhm. Więc to w jakiś sposób było zapieczętowane. Niełatwe do wprost zrozumienia. Tylko ci, którzy znali szerszy kontekst, zrozumieli znaczenie biblijnego przesłania w 5 księgach mojżeszowych, mogli coś z tego zrozumieć. I teraz kwestia jest taka, że uczniom było przepowiadane, że w 3 dniach ten kościół zostanie zburzony i zbudowany. Więc to było po prostu niemożliwe. Okazało się, że dotyczyło to Chrystusa Pana i dla uczniów, dla których ich mistrz został ukrzyżowany, było to ogromne rozczarowanie. Cała ich koncepcja zbudowania nowego ludu Bożego runęła w gruzach. Ale okazało się, że gdy Jezus zmartwychwstał, musieli na nowo to wszystko przemyśleć i na nowo sobie to poukładać i na nowo przystąpić do głoszenia, tym razem w większym zrozumieniu roli Chrystusa w historycznym, prawda, planie zbawienia. Czyli doszliśmy do momentu, kiedy możemy stwierdzić, że to musisz znowu prorokować, dotyczy rozczarowania, tak? Dotyczy rozczarowania. Zaraz może coś więcej powiemy. Myślę, że już mówiliśmy w innych lekcjach na ten temat. I chciałbym też, żebyśmy powiedzieli coś o tym, co to za szczególne poselstwo. Nawet gdybyśmy mogli je przeczytać z Pisma Świętego, ale może to za chwilę. Może musisz znowu prorokować. Czyli tak jak było powiedziane, no to, że musisz znowu prorokować, dotyczy pewnego wydarzenia i dotyczy to też pewnego poselstwa. Może odwołać się należałoby do tego, co Łukasz wspomniał na temat tej książeczki małej, prawda? To, czego Daniel nie rozumiał do końca. Tak. A co później w tej książeczce miało być przekazane. To była nadzieja dotycząca sądu, przyjścia Chrystusa, w ogóle załatwienia wszystkich tych spraw, które Bóg no, i tak załatwi, prawda? Ale wtedy to głoszono, opowiadano o tym. I ta nadzieja, na którą oczekiwali wtedy, to było bardzo słodkie, bardzo przyjemne. Można odczytać 1 Tymoteusz 3,16. Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. A więc ta wielka tajemnica była opowiadana, prawda, w tym czasie.
No ludzie jak to słyszeli, no to było słodkie, prawda? Ale gdy w tym proroctwie wyjaśniano te rzeczy na temat sądu, no to tam oczywiście w pewnych kwestiach no, pomylono się. I my, gdy mówimy o rozczarowaniu, to tak jak w przypadku tego, co Maksymilian tutaj wspomniał, to było błogosławieństwo. Tak. Nieraz rozczarowanie jest dla nas błogosławieństwem. Tak. Przeżyjemy je, przemyślimy pewne rzeczy i potem widzimy, aha, to wygląda tak. I z nową siłą, z nową wiarą idziemy dalej do przodu. Tak i tutaj właśnie, tutaj czym się zajmował William Miller, prawda? Tak, tak. W Stanach Zjednoczonych, gdzie tutaj pomiędzy trąbą szóstą a siódmą, tak? To poselstwo, bodajże jak dobrze pamiętam, w 1831 nie zaczął głosić, rozważać te kwestie i potem głosić, prawda, o sądzie Bożym, o przyjściu Chrystusa i tak dalej, o tym wszystkim. No i nieszczęśliwie pewne rzeczy opacznie oczywiście były interpretowane i zrozumiane, tak, które potem no, były rozczarowaniem dla ludzi. Ale rozczarowanie jest korzystne, tak jak wspomniałem, bo rozczarowanie wskazuje na co? Na to, kto tak naprawdę Boga przyjął albo chce chodzić z Bogiem. Prawda? Przy rozczarowaniu ci, którzy przyłączają się, nie wiem, ze strachu dla jakichś pewnych interesów, oni odpadają. Natomiast zostają ci, którzy tak naprawdę, mimo że się pomylili, ale naprawdę chcą być dalej przy Bogu i dalej badać Pismo Święte. I w tym ruchu millerowskim też tacy ludzie byli, którzy później kontynuowali to poselstwo. Maksymilian i Łukasz. Chciałem powiedzieć, że historia chrześcijaństwa jest pasmem upadków i podniesień się. W związku z tym taki wielki upadek, który wstrząsnął chrześcijaństwem, to było wybuch rewolucji francuskiej oraz uwięzienie papieża i pozbawienia go tej nietykalności i wpływu na królestwa tego świata. I dla społeczeństw tamtych czasów to była ogromna rewolucja. Rewolucja, która dotykała ludzi wierzących, tak, którzy sądzili, że jeżeli coś takiego się stało, to chyba koniec świata jest tuż za drzwiami. Dlatego, że przecież wszyscy chrześcijanie wierzący czekają na przyjście Chrystusa i na koniec świata. Z tym, że chrześcijanie zatracili tą świadomość, że koniec świata jest pewnym błogosławieństwem, ratunkiem, a patrzyli na to jako pewna katastrofa, która w jakiś sposób zaszkodzi ich życiowym planom. I tego rodzaju psychologiczne nastawienie jest również do dzisiejszego dnia w każdym człowieku, który myśli o przyjściu Chrystusa. Czy przypadkiem, jeżeli przyszedłby jutro, jaki to miałby wpływ na moje plany? A może ja nie powinienem mieć żadnych dzisiaj planów, bo Pan Jezus ma przyjść jutro. I to napięcie między tym, co będzie, jest problemem, który jest na pewno godny rozważenia przy innej okazji. W każdym razie, ostatecznie, żeby dać pełne tło całej sytuacji, myślę, że nie jesteśmy w stanie omówić wszystkich problemów, które związane były z tym rozczarowaniem i sądem. Ja specjalnie na dzisiejsze studium przyniosłem książkę, żeby pokazać widzom, żeby zajrzeli, dlatego że lektura stamtąd wyjaśnia szereg rzeczy, które są w naszym studium. To jest mianowicie niezwykle interesująca i badająca tą sprawę wszechstronnie z punktu widzenia Pisma Świętego, historii chrześcijaństwa i właśnie tego okresu od rewolucji francuskiej aż do dnia dzisiejszego. To książka pisarki chrześcijańskiej Ellen White, Wielki bój.
Natomiast osoby, które zainteresowane są bliżej historią adwentyzmu i rozwoju zasad wiary, tutaj odsyłam do innej książki. Oczywiście ona jest w języku angielskim, ale już szereg osób jest, które potrafi czytać. To właśnie książka napisana przez George'a Knighta, Poszukiwanie tożsamości. Adwentyzm nie jest jakimś zjawiskiem nadzwyczajnym, o tym mającym jakąś ideologię czy zasady wiary obce chrześcijaństwu, jest głęboko w chrześcijaństwie zakorzeniony i w jego zasadach, a mający jedynie pewne specyficzne spojrzenie na określone sprawy, łącznie z tymi, które dyskutujemy teraz, czyli świątynia i profetyczne jej zastosowanie. Dziękuję bardzo. Mówmy również o tym poselstwie, szczególnym poselstwie, tak, o którym miała być mowa, tak? Jeszcze bardzo krótko, bo wydaje mi się, że to jest dosyć ważne, mimo wszystko, żeby o tym wspomnieć, bo Księga Daniela mówiła o tym czasie, że tam się to będą rzeczy kulminować i jedno krótsze proroctwo i to dłuższe, 2300 poranków i wieczorów. I jest też napisane, że nastanie wtedy, to ta księga będzie słodka w ustach, a gorzka będzie w żołądku. I to też się powtarza. Warto wspomnieć, że zawsze chrześcijaństwo rzeczywiście szło w górę i w dół. Były i radości, były też i smutki. Ale wielkie sterowanie, które nastąpiło w roku 1844, jest niesłusznie traktowane jako pewna klęska. Mhm. Dlatego, że tak to zostało zapowiedziane. To nie była to, powiedzmy, jaka wina konkretnych osób, tylko rzeczywiście tak mogło się stać. I przecież nawet widać bardzo wyraźnie, że i w czasach Chrystusa takim wielkim sterowaniem było to, co stało się z Nim na krzyżu. Wszystkie nadzieje upadły, zostało tylko jakby to, no, żeby iść za Nim. I tutaj dokładnie tak samo. Bardzo dziękuję. Czyli dochodzimy teraz do właśnie tutaj, Łukaszu, tak jak mówiliśmy o tym rozczarowaniu, o którym wspominał Maksymilian również w czasach Chrystusa, tak było drugie rozczarowanie i później powstał ruch, który ma głosić. Co ma ten ruch głosić? 14 rozdział Księgi Apokalipsy, tam wersety od 6 do 12. Bardzo, bardzo bym prosił, może przeczytajmy te wersety. Bardzo proszę, może Mieczysława, jeżeli możesz. Czytam 14 rozdział od 6 wiersza. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donosnym głosem. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. I oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. A drugi anioł szedł za nim i mówił: Upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. A trzeci anioł szedł za nim, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Mówiliśmy tutaj o tym, co oznacza bać się Boga. Tak? W 7 wersecie mamy tutaj wspomniane: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę. Czyli bać się Boga to również oddać Mu chwałę. Ale co jeszcze może, szczególnie w kontekście sądu? Czy coś tutaj możemy o tym powiedzieć? Co oznacza bać się Boga w kontekście sądu, który ma nadejść? W przeszłości bano się Boga, bogów,
ze względu na to, że byli okrutni. Dlatego przynoszono coraz więcej ofiar, aby ich przebłagać, tak, aby byli sprzyjający ludziom, narodom, plemionom, które te ofiary przynoszą. Natomiast koncepcja Boga, która wyłania nam się z nauczania Pana Jezusa, to Boga całkiem innego, którego nie należy się bać jako jakiegoś gromowładcy. Mhm. Raczej trzeba się bać, aby go nie zlekceważyć. Nie zlekceważyć to, co on proponuje. Mhm. I właśnie tu jest pewien element w tej wizji trzech aniołów, mianowicie nawiązanie jest do Boga Stworzyciela nieba i ziemi i morza i źródła wód. Żeby zrozumieć ten element, trzeba pójść do pierwszej księgi Pisma Świętego, księgi Rodzaju, albo pierwszej księgi Mojżeszowej. A to jest niezwykle ważne nawiązanie, dlatego że przez wieki chrześcijaństwa nikt nie poddawał wątpliwości, że Pan Bóg stworzył niebo i ziemię. I nikt nie zdawał sobie sprawy, że w XIX wieku zostanie idea stworzenia świata podważona metodami naukowymi. I że to podważenie, ta wątpliwość, czy Pismo Święte w tym miejscu opisuje jakąś dosłowną rzecz, czy jest to jednak forma pewnej literackiej mitologii, została wchłonięta również przez chrześcijaństwo. I zatem w tej chwili rozumiemy, że ten siódmy, a wiesz, to posłanie o Bogu Stworzycielu jest niezwykle aktualne pod koniec wieków, a przynajmniej drugiego tysiąclecia. Dziękuję. Łukasz? Tak, bardzo myślę ważną częścią tego przesłania trójanielskiego, tak zwanego trzech aniołów, jest to, żeby rozumieć, że jest to ogłoszenie wiecznej Ewangelii. Czyli to jest tak, jakby Pan Bóg wydaje się po tym ostatnim okresie proroczym, który zapowiada konkretny czas, prawda, on się kończy, można to łatwo wyliczyć, i jest zapowiedź, zaczął się czas sądu. I teraz to ostrzeżenie jest zarazem zachętą do przyjęcia zbawienia. To jest wieczna Ewangelia. To Pan Bóg mówi, ukuszcie się, nie buntujcie się, przyjmijcie to, co wam za darmo oferuję. I przyjmijcie też konsekwentnie to, kim jestem. No bo powiedzenie sobie, że Bóg jest stworzycielem, że to nie jest, tak jak mówił Maksymilian, że to nie jest tylko i wyłącznie wynik jakiegoś przypadku, ale że Bóg jako Bóg rzeczywiście miał moc stworzyć i uczynił to, nadaje też zupełnie inny wymiar słowu sąd. Bo pokazuje Boga, który jest w stanie wszystko uczynić z materią, stworzyć z niej całą ziemię. To cóż, co dla niego jest człowiek. I to jest Bóg, który mówi, ja mam dla was łaskę. Wieczna Ewangelia, 24 rozdział Mateusza też mówi o tym, że będzie głoszona Ewangelia po całej ziemi i wtedy nadejdzie koniec. Prawda? Czyli, że to poselstwo trójanielskie, uszczegółowione, bo przedtem było, ono było takie dosyć ogólne. Teraz ono jest uszczegółowione. Mamy to trójanielskie, dokładne, precyzyjne poselstwo. To jest posłanie, z którym został wysłany oczyszczony przez to wielkie szczerowanie lud. Może niewielki, może on był nieliczny, ale oczyszczony. Tu jeszcze jedna rzecz jest bardzo istotna, mówiąc o kwestii stworzenia ziemi, morza i źródeł wód. Tak. Jest ta część akurat poselstwa z pierwszego anioła jest powtórzona, albo wcześniej była nagłośniona w przykazaniu. Tak. Czwartym przykazaniu dekalogu biblijnego. I jeśli mówimy o stworzeniu, no to musimy mówić też, powiedzmy, o tym, co Bóg również dalej miał na myśli w tej kwestii. Na przykład 20 rozdział, 11 wiersz drugiej księgi Mojżesza mówi tak. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. A więc kwestia odpocznienia dalej, w ogóle życia tego ludu Bożego, albo
to, że ten lud Boży jest, tak, jest z Bogiem, to teraz jest pytanie, jakie są podwaliny tego ludu Bożego. Mhm. Prawda? To jedna rzecz, lud Boży, prawda? Który jest. Natomiast druga rzecz to są ci, którzy no niestety muszą spotkać się z sądem Bożym, czyli ci, którzy idą jakby inną drogą, prawda? Która nie wiedzie tą drogą, jaką Bóg wskazał, ale po prostu swoją własną drogę wybierają. Na przykład Bóg nie jest stworzycielem. Tak. Powstaliśmy z czego? No powiedzmy albo z wybuchu, albo powstaliśmy poprzez pewne perturbacje w kosmosie i tak dalej. Z przypadku, tak. Nie dajemy nigdy pierwszeństwa Bogu. Albo w ogóle dzisiaj cokolwiek robimy, to raczej patrzymy na naturę. Jakby natura jest wyżej, a łaska jest niżej. Jeśli na naturę spojrzymy jako na to wszystko, co widzimy na ziemi i na to, co ludzie robią i konstruują, a na łaskę patrzymy przez łaskę patrzymy na Boga, to dzisiaj zawsze ta łaska jest tam gdzieś na końcu szarym. Dzisiaj, jeśli ekolodzy na przykład protestują przeciwko czemuś, no to nigdy w kontekście tych protestów nie ma mowy o Bogu. Jeśli protestujemy na przykład, że zwierzęta są czymś bardzo ważnym, że na przykład natura jest czymś bardzo ważnym, że na przykład źródła wód, morza, czystość mórz jest bardzo ważna. Dlaczego nie protestujemy w kontekście Boga? Że Bóg jest stwórcą tego i na przykład dlaczego nie mówimy o tym? Ludzie, upamiętajcie się, nie zanieczyszczajcie tego czy tamtego, nie róbcie tego czy tamtego, bo Bóg właśnie to uczynił tak i tak i tak dalej. I tego właśnie brakuje. Stąd właśnie to poselstwo też mówi o tym. Bójcie się Boga, bo ja jestem, ja to wszystko stworzyłem. Miejcie na uwadze w kontekście moim te wszystkie rzeczy. Czyli widzimy niesamowite połączenie tego poselstwa, aby oddać cześć Bogu z powiedzmy, dlaczego mamy Bogu oddawać to poselstwo? No, to jest napisane w drugiej księdze Mojżeszowej. Czy połączenie z przykazaniami, gdzie jest napisane, że Bóg jest stworzycielem i Bóg przyniósł nam odpocznienie. Bardzo króciutko, tylko dosłownie dwa słowa. Ja tylko powiem tyle, że 13 rozdział objawienia, wcześniejszy, tak, podaje nieco więcej informacji. Mówi, że będzie pewien konflikt. Konflikt dotyczący tego, komu ludzie na ziemi oddadzą hołd. Tak. I ważne jest to, o tym pewnie jeszcze będziemy się troszkę wspominać, więc ja tylko bardzo krótko, że tam jest też kwestia tego imienia. Tak. Czy masz imię Boga, czy masz imię kogoś innego, kto sobie to imię, kto tą cześć usurpuje. I bardzo jest istotne, że imię zawsze oznacza, według tego znaczenia takiego historycznego, ono oznacza cechy charakteru, cechy natury i zakres władzy. A więc i charakter, i to stworzenie, i przekazania jako opis tego charakteru, i wieczna Ewangelia, i miłość, i zbawienie. Dziękuję bardzo. Tak króciutko, bo musimy przejść do tego. To, co adwentyści odkryli, to jest mianowicie fakt stopniowego Bożego objawienia. I uznali, że trzeba najpierw dobrze zrozumieć to, co jest w pierwszych księgach Pisma Świętego, a następnie na bazie tego zrozumienia iść dalej, aż do końca kanonu, czyli zbioru ksiąg Pisma Świętego. Gdy tymczasem w protestantyzmie i również i w innych denominacjach jest rozpowszechniona zasada rozumienia Pisma Świętego od strony Nowego Testamentu, że wszystko to, co zapisane zostało w Starym Testamencie, wypełniło się w życiu i działalności i aktywności Chrystusa. I cokolwiek jest zrozumiane z punktu widzenia Nowego Testamentu jest ważne. Reszta jest nieistotna. I tak można dojść do przekonania, że w związku z tym ani stworzenie, ani potop jest nieistotna, bo przecież Chrystus niewiele z tym ma wspólnego. Dziękuję. I na koniec jeszcze jedna taka myśl, którą chciałbym tutaj podać. Mianowicie pomyłka jest też taka wśród interpretatorów Pisma Świętego i stało się to również za czasów Millera i późniejszych, że ci aniołowie idą w pewnej kolejności czasowej. Że jeżeli jeden wygłosi swoje poselstwo,
to potem następuje kolejne drugie, a potem w końcu trzecie. I w związku z tym niektórzy doszukują, czy żyjemy już w okresie drugiego anioła, może w trzecim anioła, może na trzeciego głoszenie poselstwa trzeciego anioła mamy czekać. Nie. Wszyscy idą razem. Do czego wzywa nas to poselstwo? Może takie już podsumowujące pytanie. Do czego wzywa nas poselstwo trójanielskie? Jest tam mowa o tym, abyśmy wyszli z Babilonu, prawda? Tak. Co to oznacza wyjść z Babilonu? Czym jest ten Babilon? I co oznacza wyjście z niego? Tak, no może to być dzisiaj sprawa niezrozumiała dla wielu. Mhm. Ale jeśli wnikniemy w Słowo Boże i czytamy to Słowo, to rzeczywiście Duch Boży, który przecież... No, jakby można powiedzieć, natchnął tych pisarzy. I oni spisali to słowo. Duch Święty działa na umysły ludzkie i przekonuje, w jakim kierunku powinny iść te narody. Natomiast na pewno trudno to będzie, no bo dzisiaj mamy tak ogromne spektrum, powiedzmy, przeciwdziałania sprawie Bożej. Już jak wspomnieliśmy tutaj, mówimy o czci dla Boga. No więc musielibyśmy na każdym jakby gruncie, odcinku pracy, działania ludzkiego pozmieniać pewne rzeczy. Natomiast tego nie widzimy. I tutaj w tej sytuacji no, może być bardzo trudno, jeśli na przykład 12 tekst mówi, tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Mhm. No to tu musi być jakaś konfrontacja pewna, prawda, w naszym umyśle. Powiedzmy, no bo trzeba będzie się opowiedzieć, po której stronie stanąć i tak dalej, ale ten głos Boży zawsze będzie silny. I głos Boży no, nie jest taki, że powiedzmy aniołowie staną gdzieś tam, będą głosić poselstwo, ale aniołowie Boży to często ludzie, tak, którzy wypowiadają się w imieniu Boga i głoszą my te wszystkie prawdy. Słyszymy. Łukaszu, tak, bardzo proszę. Myślę, że krótko można powiedzieć coś, co może zabrzmi dosyć mocno, ale to jest prawda Biblii. Biblia nie jest księgą poprawności politycznej. Biblia jest księgą prawdy. I ten wiersz 12 mówi, że to właśnie wtedy, kiedy odstępstwo, bo przecież Babilon oznacza chaos, odstępstwo, jakby zamieszanie, prawda? Czyli generalnie w kontekście religijnym oznacza, że jest chaos. Nikt nie wie do końca, co i jak. Wszyscy robią po swojemu. Każdy jakoś to robi. No, ale nikt nie wie, co jest prawdziwe. A Bóg mówi, że w Biblii jest prawda bardzo precyzyjnie opisana. I jest napisane, że wtedy, kiedy się to będzie wszystko działo, to właśnie wtedy się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa zaświadczonej. Czyli jest powiedziane, że nie będzie żadnego złotego środka, nie będzie poprawności politycznej, tylko będzie tak, jak jest w Biblii napisane od początku do końca, precyzyjnie i będzie albo plus, albo minus. Niestety, tak jest napisane. I kiedy jest mowa o wyjściu z Babilonu, to mowa jest przede wszystkim nie o wyjściu z miejsca fizycznego, tylko o wyjściu z tego chaosu duchowego i poszukaniu Boga w jego pełni. Boga Stworzyciela, który nadaje prawo, Boga Zbawiciela, który nadaje łaskę i Boga Dokończyciela, który kończy historię i zrobi to. Czy się ludzie tym przejmą, czy też nie, czy przyjmą to poselstwo, czy też nie, to się stanie na pewno. Więc to jest jakby to sedno poselstwa i Pan Bóg mówi, na końcu będą ci, którzy są wierni. Po nich będzie można odróżnić, oni są wierni tym oryginalnym przekazaniom. Temu poselstwu Pisma Świętego. Oni otrzymają królestwo. Dziękuję bardzo. Więc poselstwo to poselstwo trzech aniołów, poselstwo trójanielskie wzywa nas do oddania chwały Bogu, do wyjścia z tego duchowego zamieszania. Drodzy, wzywa nas również do wywyższenia Chrystusa. Zatem chciałbym prosić, abyśmy wywyższyli Chrystusa w modlitwie, kończąc nasze studium. Wszechmogący i dobry Ojcze nasz, który mieszkasz w niebie, bardzo głęboko chcemy Ci podziękować za Słowo Twoje, za przesłanie Słowa Twego, za jasne, Panie, słowa, które wskazują nam na kierunek działania, postępowania, wyboru. Pewnie nieraz w życiu nie będzie łatwo,
ale Panie, wierzymy w nadzieję Twoją, którą dałeś. Wierzymy w Twoje wsparcie. Wierzymy również, że skoro tak powiedziałeś, spełnisz to wszystko, co jest tutaj spisane. Błogosław, Boże, dzisiaj ludzi na tej ziemi. Błogosław tych, których da się błogosławić. Tych, którzy szukają słowa Twego. Tych, którzy szukają i znajdują. Spraw, by słowo Twoje było przesłaniem dla nich i by te wszystkie prawdy miały swój święty skutek. W imieniu i zasługach Pana Jezusa o to prosimy. Amen. Amen. Dziękujemy Państwu za uwagę, dziękujemy, że byliście z nami. Serdecznie zapraszamy Państwa za tydzień na kolejne studium Pisma Świętego, tym razem pod tytułem Kosmiczny bój o charakter Boga. Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia.